Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, haha, śmieszkujemy. Cześć, nazywam się Alan Szymula i witam w drugim odcinku kanału, programu Żyjąc w ciekawych czasach. Za kamerą niezastąpiony Tomek Wilkosz, a gdzieś po okolicy się snuje piesa, która może się wbije w kadr, a może się nie wbije w kadr. Drugi odcinek. W tym odcinku będzie strasznie dużo takich puf, puf, puf. Szybkich strzałów, krótkich tipów, co można robić, jak sobie można radzić, żeby łatwiej przejść czas pandemii. Tradycyjnie, bo to już jest drugi odcinek, więc mogę powiedzieć tradycyjnie. Jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli chcielibyście się czymś podzielić, piszcie w komentarzach, może maila wyślijcie. Ja bardzo bym chciał, żeby to był taki kanał, takie jakby wspólne dzieło, które wszystkim da troszeczkę więcej takiego ciepełka na serduszko. A drugi odcinek to takie szybkie porady robienie czegoś. Czyli cała masa różnorakich rzeczy, które możemy robić podczas tego dziwacznego czasu, podczas tych obostrzeń takich, jakie istnieją, a to, co może nam sprawić, że będzie nam dużo troszeczkę lepiej. Więc zacznijmy od największych banałów. Oglądanie filmów z seriami. Tutaj już na dzień dobry bym chciał zwrócić uwagę. Ostrożnie z tym, żeby nie przesadzać, żeby... Łatwo jest po prostu wejść w to, że każdego wieczoru siadamy przed Netflixem, przed HBO i po prostu coś puszczamy i to leci, leci, leci. Jak pisze Ola, po 2-3 dniach codziennego oglądania godzinami seriali robię się strasznie zamulona i bez energii. Więc warto, żeby to wszystko zbalansować, żeby to nie było oglądanie non-stop. Druga rzecz, którą ja zauważałem, uwaga na oglądanie ze smartfonem w ręku. Bo to wtedy tak naprawdę nie czerpie się ani z jednego. Trochę oglądasz tutaj, trochę oglądasz... To jest nie jest odpoczynek? To po tym jest człowiek naprawdę dużo bardziej zmęczony. A co oglądać? Tutaj też od razu bardzo proszę o Wasze sugestie, komentarze. Z komentarzy, które na razie dostałem. Róża napisała: Modern Family. Serial, który mnie bardzo bawi i robi ciepło na serduszku. A lubimy rzeczy, które robią ciepło na serduszko. Dostałem też tipy, że na przykład bajki. Rzeczy nie dla dorosłych mogą być fajne. Czyli tutaj studio Ghibli, Adventure Time, Avatar The Last Airbender. No, Avatar, który robi coś z wiatrem. Ja ze swojej strony polecam te standardowe filmy, które dają radość, animowane. Minionki, Shrek, Madagaskar, Epoka Lodowcowa. I jeszcze taki bardzo fajny, dobry, ciepły film, Jak dogonić szczęście, Hector and the Search for Happiness, o psychiatrze, który wrusza w świat szukać szczęścia. I chyba pod koniec znajduje. Świetny, super, fajny, mega ciepły. Czytanie książek. Mamy do wyboru bardzo dużo tanich księgarni online, z których można ściągać PDF-y. Bardzo tanio, a czasem nawet za darmo. W linku, w komentarzach, w opisie podam kilka linków do tanich księgarni online. Nie zapominajmy o bibliotekach. Istnieje coś takiego jak biblioteki. Jeżeli nie stać nas na książki, a nie lubimy czytać online, zawsze można pójść do biblioteki. Wiem, że to jest banalne, ale one dalej istnieją i dalej można wypożyczać książki. Całą masę książek, żeby po prostu zatopić się w tym świecie alternatywnej rzeczywistości. Mega relaksujące dla głowy, mega bardziej ożywcze niż chociażby oglądanie filmów. Kolejny tip. Jak czytać? Znowu, w opisie link do takiej sugestii, jak czytać 40 książek rośnie i najlepsze praktyki, czyli jak troszeczkę się przemóc, jak wejść w rytmy, jak efektywniej czytać. Ciekawostka. Wychodzi na to, że aby przeczytać 40 książek na rok, należy czytać około godziny dziennie. To nie jest tak dużo. Godzina dziennie, a już przeczytasz 40 książek. 15 minut dziennie, a będziesz w stanie przeczytać 10 książek w ciągu roku. To jest dużo, a to jest mało czasu. Więc polecam poczytać też w tym linku, który wyślę. Kolejna rzecz. Słuchanie podcastów i audiobooków. Bardzo dużo ludzi ma bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. Fajnie jest ich posłuchać. Ja osobiście słuchałem, kiedy jeszcze jeździłem do pracy, podcastu Okuniewskiej Moje Przyjaciółki Idiotki. Mega, mega. Super inteligentna babka w bardzo fajny sposób opowiada o rzeczach i bardzo łatwo jest się do tego odnieść. Ale jest dużo innych fajnych podcastów. Po pierwsze, jak słuchać podcasty? Można przez program Google Podcasts, Pocket Casts, czy nawet przez Spotify, który pewnie większość osób posiada. Wysyłam także link do różnych programów, polecam,
A ponadto wrzucam 3 linki, gdzie są takie zebrane różne ciekawe polskie podcasty. W każdym z tych linków są troszeczkę inne te podcasty, dlatego 3 linki, a nie jeden, bo zbiorczo dużo ciekawych rzeczy. Warto się z tym zapoznać, bo to jest taki inny punkt widzenia innych osób, które naprawdę mają coś mega ciekawego do powiedzenia bardzo często. Kolejna rzecz. Co można robić podczas pandemii? Aktywność fizyczna. Łamane przez sport. To może być jakaś taka najzwyklejsza aktywność fizyczna. Wyjście samodzielne i porzucanie piłką do kosza. Jak napisał Igor, zacząłem dużo jeździć na rowerze, nawet jak jest zimno czy pada deszcz. Kolejna rzecz. Chodzenie. Tutaj znowu Igor. Pochwalił się tym, że od 277 dni robi codziennie przynajmniej 8000 kroków. Chodzenie nie musi być wyczynowe. Chodzenie to można się przejść po prostu po okolicy, pozwiedzać miejsca. Naprawdę za rogiem może być coś, czego w życiu nie widzieliśmy, coś ciekawego. Pójść do parku. Jak napisał Bartek, spacer to najpotężniejsze narzędzie do poprawiania nastroju. Co więcej, taniec. Wiele szkół tańca dalej działa. Wiele szkół tańca działa normalnie na multisporta. Są też szkoły tańca, które prowadzą zajęcia online. Tak? Można normalnie stanąć przed telewizorem, laptopem, tabletem i uczyć się tańczyć. Ruch, wiadomo, wyzwala endorfiny, czujemy się lepiej. Squash. Możemy grać w squasha, nie pozamykano jeszcze. Z mojego własnego doświadczenia z okresu wiosenno-wakacyjnego bardzo polecam ćwiczenia w domu. Super jest mieć zainstalowaną aplikację. Ja polecam na przykład aplikację ćwiczenia w domu. Dzięki niej przez 3-4 miesiące po 4-5 razy w tygodniu ćwiczyłem regularnie, dzięki czemu patrzyłem w lustro, zrzucałem brzuszek, było fajnie. Ale dzięki temu, że w tej aplikacji wrzuciłem sobie taki limit, że przynajmniej 4 ćwiczenia w tygodniu, to później miałem taką presję, żeby to zrobić, żeby jednak przed pracą rozłożyć matę, żeby przed pracą siąść i to porobić. Ta aplikacja jest też świetna, bo po prostu nie wiesz, jak robić te ćwiczenia. Nie ma problemu. Aplikacja ci pokazuje. Informuje, jak długo, ile powtórzeń, wybierasz sobie poziom łatwy, średni, trudni. Nawet są filmy instruktażowe, jak robić te ćwiczenia. To jest banalne i działa. Jest świetne. Naprawdę po tym jest znowu przypływ endorfin. Chce się żyć. Polecam. Alan Szymura. Kolejna rzecz. Bieganie. Ciężko się zabrać za bieganie, zwłaszcza w takiej pogodzie. Ale w takiej pogodzie też się super biega. I to nie jest jakaś bardzo droga rzecz. Wiadomo, teraz niestety warto by się zapatrzyć w jakąś odzież termoaktywną i tym podobne, ale przyzwoite buty do biegania już kosztują 50 zł w Decathlonie. Przez półtora roku biegałem w takich butach i naprawdę moje stopy były bardzo zadowolone. Tutaj też bardzo polecam aplikację, żeby śledzić to, ile się przebiegło i żeby mieć taką presję, żeby to robić. Wiadomo, presja jest zła, ale czasem pomaga. Kolejna rzecz. Yoga. Tutaj dostałem informację, że istnieje coś takiego na YouTubie jak Yoga with Adrienne. Parokrotnie osoby mi znajome pokazywały mi jogę. No i kilkukrotnie zrobiłem. Było fajnie. Yoga jest spoko. Rzucę teraz kolejnymi banałami. Warto odpoczywać i wysypiać się. Łatwo teraz wejść w taki rytm, że będzie się siedziało do środku nocy. Stawało się super rano, niewyspanym. Wyśpijmy się. Wyśpijmy się. Dajmy swojemu ciału odpocząć. Co więcej, hobby! Fajnie odnaleźć hobby, które się dawniej robiło, a przez to, jak świat wygląda, mknie do przodu, zaprzestało się robić. Jakie hobby można mieć? Tutaj kilka sugestii zostanę. Origami! Można składać jakieś małe zwierzątka lub nie zwierzątka. Są takie książki do malowania, że tam są numerki i są różne ładne obrazki, że siedzisz sobie, kolorowujesz, odstresowujesz się. Kolejne. Haftowanie. Kolejne. Śpiewanie. Ja na przykład robię sobie w domu karaoke. Mam mikrofon, który mnie kosztował bodajże 30 zł, dzięki któremu mogę sobie śpiewać. Podłączam laptopa do telewizora. To też jest super, kiedy znajomi odwiedzają mnie, bo wtedy sobie wspólnie robimy karaoke i świat jest normalny. Za chwilę niczego nie będzie. Śpiew jest piękny, śpiew jest radosny. Śpiewajmy.